Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informację dnia. Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System wznowił odbiór gazu ziemnego z gazociągu jamalskiego do Polski. Przerwa w dostawach błękitnego paliwa trwała od środy. Powodem była bardzo zła jakość gazu ziemnego transportowanego z Rosji. Wznowienie odbioru gazu w punkcie wzajemnego połączenia nastąpiło po tym, jak w środę operator gazociągów przesyłowych Gaz-System z powodu zbyt niskiej jakości błękitnego paliwa dostarczanego z Rosji wstrzymał dostawy gazu ziemnego z gazociągu jamalskiego do Polski. Spadek jakości spowodowany był zawodnieniem gazu. Zdaniem spółki wstrzymanie odbioru paliwa nie miało wpływu na zbilansowanie i bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego zarządzanego przez Gaz-System. Gaz, który płynie z Rosji przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec, jest bardzo nawodniony i nie nadaje się do użytku w Polsce. Z tym problemem mogą poradzić sobie Niemcy, którzy posiadają specjalną osuszalnię paliwa. Niska jakość gazu uderza bezpośrednio w Polskę. Z problemem radzą sobie Niemcy, gdzie kończy się nitka gazociągu jamalskiego. Wczoraj prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak mówił, że jeżeli spadek jakości gazu w gazociągu jamalskim przedłużyłby się, to mogło to by się przełożyć na cały sezon zimowy 2017-2018. Niewykluczone, że problemy z dostawami gazu mogą mieć kontekst polityczny. Poprzednio pojawiły się one przed szczytem NATO w Warszawie. Teraz następują one przed wizytą amerykańskiego prezydenta w Polsce. Donald Trump ma omawiać na szczycie państw Trójmorza, między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym i dostawami błękitnego paliwa z Ameryki Północnej. Kończy się rok szkolny, rozpoczynają się wakacje. 23 czerwca to także czas, żeby podsumować decyzje Ministerstwa Edukacji. 4 września część uczniów rozpocznie naukę według nowej podstawy programowej. Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2016-2017 zabrzmiał w 27 tysiącach placówek. Uczniowie rozpoczęli 73-dniową przerwę wakacyjną. W związku z wprowadzeniem reformy edukacji kończący się rok szkolny jest ostatnim, w którym funkcjonowały 6-letnie szkoły podstawowe. Od nowego roku szkolnego przekształcone zostaną one w 8-letnie szkoły. Uczniowie kończący dziś klasę 6 otrzymali świadectwa promocyjne do klasy 7. Miniony rok szkolny w Ministerstwie Edukacji był zdecydowanie jednym z burzliwszych okresów. W połowie września, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, minister edukacji narodowej Anna Zalewska przedstawiła projekt ustawy zmieniającej strukturę szkolnictwa. Chcemy powrócić do liceum ogólnokształcącego zamiast kursu przygotowującego do matury, mówiła wówczas minister. W październiku PO złożyło w Sejmie wniosek o odwołanie minister edukacji. Sejm wniosek odrzucił. Listopad przebiegł pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole”. W wielu miastach w Polsce odbywały się manifestacje przeciwników reformy. W grudniu ustawę uchwalił Sejm, a w styczniu podpisał ją prezydent Andrzej Duda. I tak w miejsce obecnych szkół pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i 2-stopniowe szkoły branżowe. W lutym minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej. Począwszy od stycznia, każdego 10 dnia miesiąca część rodziców na znak protestu nie posyłała w tym dniu swoich dzieci do szkoły. Do końca marca samorządy miały czas na dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Pod koniec miesiąca odbył się jednodniowy strajk pracowników oświaty. ZNP domagało się deklaracji, że do 2022 roku w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy, również finansowe, nie zmienią się na niekorzyść. Do początku kwietnia trwała zbiórka podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Pytanie, pod którym zbierano podpisy, brzmi: czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od września 2017 roku? Ponad 900 tysięcy podpisów obywateli złożono w Sejmie 20 kwietnia. Debata nad wnioskiem odbyła się w nocy z wtorku na środę. Wczoraj Sejm w głosowaniu zdecydował o skierowaniu wniosku do Sejmowej Komisji Ustawodawczej. O takie skierowanie wnioskował PiS. Opozycja chce, aby referendum odbyło się do 6 lipca. W szczecińskim Parku Przemysłowym rozpoczęły się uroczystości położenia stępki pod budowę promu pasażersko-samochodowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej. W uroczystości udział wezmą m.in. wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, a prezydenta Andrzeja Dudę reprezentował będzie minister Paweł Mucha.
Położenie stępki pod budowę promu jest starą morską tradycją. To bardzo ważny moment w procesie budowy statków. Jest dniem oznaczającym formalny początek budowy statku. Jednostka zostanie zbudowana przez Morską Stocznię Remontową Gryfia. Obecnie kończy się pierwsza faza prac nad projektem technicznym promu. Równolegle z fazą projektową prowadzone są prace związane z przygotowaniem infrastruktury, na której powstanie prom pasażersko-samochodowy. Będzie miał on długość ponad 200 metrów i szerokość 30. Osiągnie prędkość 18 węzłów. Prom pomieści 400 pasażerów, a załoga będzie liczyła 70 osób. Jako główne paliwo wykorzystywane przez jednostkę zaplanowano ciekły gaz. Właściwe rozpoczęcie budowy promu, czyli pierwsze cięcie blach, ma odbyć się na przełomie 2017 i 2018 roku. Polska Żegluga Bałtycka obecnie ma w swojej flocie 4 promy pasażersko-samochodowe. Na lipiec Komisja Weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji zapowiedziała zbadanie nieruchomości przy ulicy Chmielnej 70 i Siennej 29. Taką informację podano po wczorajszym niejawnym posiedzeniu komisji. Chmielna 70 i Sienna 29 to słynne działki przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, którymi w lipcu zajmie się Komisja Weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji. Na rozprawie w sprawie nieruchomości przy ulicy Chmielnej 70 komisja zbierze się 3 i 14 lipca. Co do nieruchomości przy Siennej 29 komisja zbierze się 14 lipca. Tymczasem już za kilka dni, 26 i 29 czerwca, komisja zajmie się pierwszymi nieruchomościami przy ulicy Twardej 8 i 10. W sprawie tych nieruchomości komisja wezwie między innymi prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, stołecznych urzędników, a także osoby, które mają już postawione zarzuty w związku z reprywatyzacją. Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Zrobiło się o niej głośno w 2016 roku. Na jaw wyszła sprawa działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70, wartej około 160 milionów złotych. Wydawane przez komisję weryfikacyjną decyzje mogą przewidywać zwrot nieruchomości bądź wypłatę odszkodowania przez obecnego właściciela. Będzie je można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dziś będzie współprowadzić Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. W uroczystym podpisaniu umowy weźmie udział wicepremier profesor Piotr Gliński. Muzeum w Markowej zostało otwarte w marcu 2016 roku. Ma na celu upamiętnienie Polaków, którzy ratowali Żydów w trakcie niemieckiej okupacji, narażając tym samym życie swoje i swoich rodzin. Dotąd placówkę imienia rodziny Ulmów zwiedziło ponad 50 tysięcy osób z kraju i zagranicy. Dziś muzeum pod swoje skrzydła weźmie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w oficjalnym podpisaniu umowy współprowadzenia obiektu weźmie udział wicepremier, a także szef resortu Piotr Gliński. Polaków ratujących Żydów w trakcie niemieckiej okupacji upamiętnia także Kaplica Pamięci, mieszcząca się w świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Jest to unikalny w skali międzynarodowej pomnik powstały z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia swojego i swej rodziny ratowali drugiego człowieka. Inicjatorem oraz patronem tego dzieła jest ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja. W Warszawie i okolicach zatrzymano 39 osób. Miały one wprowadzić do obrotu około 300 kg narkotyków. Śledztwo w tej sprawie trwa od grudnia 2016 roku. Od 2009 roku do stycznia tego roku podejrzani mieli rozprowadzić około 300 kg narkotyków i substancji psychotropowych. Zatrzymano 39 osób w wieku od 24 do 60 lat. Wśród nich są zarówno dilerzy, jak i hurtownicy. W akcji udział wzięło 400 funkcjonariuszy, w tym policjanci z Wołomina oraz grupy antyterrorystyczne. Przestępcom przedstawiono łącznie kilkadziesiąt zarzutów, m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Grozi im nawet do 15 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Republikanie przedstawili swój projekt dotyczący opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych. Nie różni się on zasadniczo od ustawy przyjętej w maju przez Izbę Reprezentantów.
Projekt senatorów przewiduje zniesienie Obamacare i zastąpienie jej nowym systemem. W wielu punktach pokrywa się on z ustawą Izby Reprezentantów. Amerykanie nie będą musieli posiadać ubezpieczenia medycznego. Będą mogli sami wybrać firmę ubezpieczeniową oraz oferowany przez nią plan. Osoby powyżej 65 roku życia będą nadal korzystać z bezpłatnych ubezpieczeń Medicare. Pracownik bez ubezpieczenia bądź posiadający umowę o dzieło będzie mógł przy zakupie polisy korzystać z ulg podatkowych. W przeciwieństwie do ustawy Izby, projekt senatorów nie pozwala firmom na odmówienie wydania polisy osobom chronicznie chorym czy z wadami wrodzonymi. Zakazuje też podnoszenia składek dla osób poważnie chorych. Senatorzy nie planują jednak tak dużych cięć wydatków federalnych jak ustawa Izby. Dlatego niektórzy republikanie krytykują nowy pomysł. Ich zdaniem za bardzo przypomina istniejący od 7 lat system Obamacare. Piłkarska młodzieżowa reprezentacja Polski przegrała z Anglią 0-3 w meczu grupowym Mistrzostw Europy do lat 21 i tym samym pożegnała się z rozgrywkami. Polacy nie zdołali wygrać ani jednego spotkania. 13 tysięcy widzów na trybunach w Kielcach, tysiące przed telewizorami. Mimo to polska reprezentacja nie spełniła oczekiwań kibiców i była jedynie cieniem dla dobrze grających Anglików. Jesteśmy rozczarowani. Myślę, że kibicom można tylko i wyłącznie podziękować za to, jak wspierali nas również w trudnych momentach. Anglicy prowadzenie objęli już w 6 minucie. Na strzał zza pola karnego zdecydował się Damari Gray. Piłka odbiła się od Jarosława Jacha i wpadła do siatki. Polacy nie wykorzystali szansy na remis, gdy 3 minuty później Dawid Kownacki zagrał w pole karne do Przemysława Frankowskiego, ale strzał zawodnika Jagiellonii zablokowali defensorzy rywali. Po 45 minutach widocznej przewagi wyspiarze prowadzili 1-0. Sytuacja jeszcze gorzej wyglądała w drugiej połowie. Po kontrze Anglicy w 69 minucie było już 2-0, a ostatecznie po faulu w 11 i rzucie karnym mecz zakończył się wynikiem 3-0. Trener Marcin Dorna, pytany przez dziennikarzy o swoją przyszłość jako selekcjonera reprezentacji Polski, na razie o dymisji mówić nie chciał. Myślę, że na podsumowanie i porównywanie różnic w poszczególnych obszarach przyjdzie czas. Ciężko to robić bezpośrednio po meczu, tym bardziej, że ten mecz zagraliśmy słabo, poniżej swoich możliwości, poniżej tego, czego się spodziewaliśmy, ale na takie ważne decyzje na pewno nie przychodzi czas zaraz na konferencji po spotkaniu. Przed spotkaniem istniały jeszcze matematyczne szanse na awans Polaków do półfinału, jednak niemal od pierwszej minuty jasne było, że naszej reprezentacji nie będzie dane dalej walczyć o Mistrzostwo Europy. Że zagraliśmy najgorsze spotkanie, jednocześnie z zespołem najlepszym w tej grupie, zespołem, który wygrywał eliminację bardzo przekonująco, stracił mało bramek i oczywiście graliśmy z drużyną, która była faworytem tego spotkania. Widzieliśmy, że podejmujemy wyzwanie, bo takie, myślę, powinien być charakter każdego. Myślę, że mobilizacja na ten mecz była spora, a różnica wynikała z wielu składowych i, tak jak powiedziałem wcześniej, trudno dzisiaj jednym zdaniem, jednym słowem powiedzieć, na czym ona polegała i gdzie dokładnie ta dysproporcja się znajduje. Biało-czerwoni rywalizację w grupie A zakończyli na ostatniej pozycji. To były informacje dnia, więcej w południe, a teraz prognoza pogody z Panem Bogiem.